Program Mój Prąd ma wesprzeć Polaków, którzy chcą wybudować mikroinstalacje fotowoltaiczne. Jego beneficjentami mogą być osoby fizyczne chcące wytwarzać energię elektryczną na własne potrzeby. O dofinansowanie można ubiegać się w formie dotacji do 50% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 5000 zł na jedno przedsięwzięcie. Jeżeli chodzi o Mój Prąd, to jest program, który jest realizowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska, cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem i myślę, że sprawił, że cała branża fotowoltaiczna nabrała rozpędu i myślę, że ten program jest tak atrakcyjny, że w obecnym czasie nie ulegnie zmianie, bo on jest po prostu dobrym programem. Realizacja tego programu wygląda rewelacyjnie, z tym, że do tej pory Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska w Warszawie realizował ten program i właśnie przy usprawnieniu, przy zmianach programu Czyste Powietrze będzie on być mógł realizowany również w terenie, w miastach wojewódzkich, w oddziałach naszego funduszu, także będzie to na pewno z korzyścią dla całego programu. Jedyne co, na co się wskazuje, chcemy go zdigitalizować, to znaczy Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska ma taki plan, żeby większość tych wniosków, o ile nie wszystkie, były składane do Narodowego Funduszu w formie elektronicznej, co też usprawni i przyspieszy ich rozpoznawanie. Kiedy takie zmiany wejdą w życie? Myślę, że to będzie niedługi czas, myślę, że to jest kwestia kwietnia, maja, to jest naprawdę najbliższe miesiące. Na koniec ważna informacja. Przez obecną sytuację związaną z epidemią od 31 marca przyjmowane są tylko e-wnioski do programu Mój Prąd. Ich procedowanie odbywa się na bieżąco.